moi drodzy, witam bardzo serdecznie. Co się stało? Jak widzieliście ostatnio, no wczoraj zamknęliśmy Lolo w takiej jakby tubie, widzowie, w centrum Palionowa i dokładnie w tym miejscu. I co się wydarzyło? Podmieniliśmy sobie szkiełko, prawda? Żeby te szkło było takie mocniejsze i aktualnie Lolo sobie tam siedzi, już się tam zanudził na śmierć, ale co się stało? Nagle jakieś tabliczki tam pod tytułem wypuść mojego klona. I nie wiem, czy to Kat napisał, czy kto to mógł napisać, ale są fioletowe bloki, więc obstawiam, że to mógł być Katnap. Tylko czemu nie wypuścił wtedy Lolo? Może chce, żebyśmy, może nas testuje albo coś. Zaraz zobaczymy, widzowie. Ktoś u mnie u góry w domku jest, a jest to Szczypson, moi drodzy. Tak zaraz do Tosta pójdziemy, popowiemy mu, o co tutaj chodzi, co się dzieje, bo wiem, że on też w Katnapa grał i w miarę zna tą postać. Moi drodzy, jeszcze przed tym, mam takie fajne zdjątko. Te zdjątko dodajemy do każdego zamówionka. Nieważne jaka wartość zamówienia, te zdjęcie otrzymujecie z ręcznym autografem. Nie jest to wydrukowane, widzowie. Ręcznie podpisuję sobie te zdjęcia, więc jeżeli chcecie mój autograf, to zamówcie sobie coś na Palion Style i dołączajcie do rodziny. A teraz co? A, jeszcze mam przygotowane tak, teaser, czyli paralizator oraz krzesło, którym przewieziemy Lolo, ale to powiem wam już więcej zaraz i w sumie tam pójdziemy razem z Tostem. O, Tostu! Niebieski Tostu! A, to nie Tostu, to jest chyba pacynka na wieszaku. Czekaj. Nie mogę go dotknąć, no patrz, o! A, widzisz jak się ukryłem? A, no skrytka niesamowita ci powiem, naprawdę, wykwintna. Patrz. Czary, mary, hokus, pokus. Nie, co ty zrobiłeś? Jak ja to mam teraz przetransportować? O, dzięki, to bardzo miłe. Bardzo szybko. Znasz, co tam, dlaczego ja tu miałem przyjść? Bo wiem, że grałeś w Poppy Playtime. Grałem. I wiem, że znasz Katnapa. No, to nie jest udana znajomość, na pewno, ponieważ troszkę się boję go, ale... I dzięki tobie on przybył tu na Palionowo. Co? Czemu dzięki mnie? Nie, no żartuję, nie dzięki tobie, po prostu jest na Palionowie. I aktualnie, nie wiem, czy zauważyłeś, jak tu szedłeś, ale mamy kogoś w centrum. O, już świruje, widzisz? Odbija mu. Się go tam zamknęli. Bo on jest, widzisz, czekaj, nie wiem, czy widzisz te party klesy czerwone. On był w tym gazie takim, katnapowym czerwonym, o nie, się patrzy na nas. Jak on się drze. Widzisz, on się powoli, on ma, jest zarażony katnapem aktualnie i prawdopodobnie może się zamienić w katnapa, bo pamiętasz, że katnap miał swoje klony. Miał klony. Aha. I patrz, co jest napisane na tej tabliczce. Wypuśćcie mojego klona? Że to jest niby klon, czyli to nie jest prawdziwy katnap. No, czyli to nie jest prawdziwy Katnap, ale on będzie działał tak jak Katnap i on pewnie będzie nim sterował. Dlatego chyba nie chcemy zamienić. Go trzeba flarą potraktować. Ale nie mamy flary, ale wiesz co, mam paralizator! No i fajnie mi faluje ekran teraz. jak się czujesz? Dobra, zademonstruj, bo widzowie nie wiedzą, o co chodzi. O, widzowie, to się dzieje, jak się użyje paralizatora. To jest, wyciąłem paralizator i mam paralizator. Co? Nie, to się zbugowało. Też go mam. O, i się zatrzymuje. Widzowie, i tym potraktujemy właśnie Lolo, przetransportujemy go na wózek i choć to, co muszę pokazać widzom, co z nim zrobimy. Oj, zapraszam. Co to są za przejścia? To są tajne bazy. Idziemy tu w dół, tu jest, tajna baza. O kurde, zapomniałem, że tu jest ciemno! Jest Katnap, a nie to... Nie, to są moby, zginę zaraz. Dobra, potraktuj ich. Czy są tu jakieś... No są tu pochodnie. Aha, bo tutaj zapomniałem dać. Zrobiłem taki pokój. Wziąłem... one way glassy. I tu damy na całe ścianę one way glass i będziemy musieli go tu przetransportować, żeby przeprowadzić na nim badania i wykrywacz kłamstw. Ja bym już teraz to zrobił najlepiej. Już teraz? No, a to po co jest? Ale właśnie to będzie wykrywacz kłamstw. Okej. Właśnie jak wypadnie zielone, to jest prawda, a jak wypadnie czerwone, to jest nieprawda. Dobra, wiesz co, chyba takie wystarczy. Nie, to takie wystarczy. Tutaj możemy też wykopać. Możemy wykopać i zamienić. Masz wełnę? No nie mam wełny, ale to już nieważne jest. Okej. To już jest mało ważne. Tutaj też wykopiemy i masz połówkę, prawda, tego pięknego bloku. I to możemy na sam start zrobić. Z którą stronę ma być ten glas? W drugą. O, dobra, i to musimy teraz postawić. Okej, tutaj. Co? Patrz. Co? A, bo ty na dispenserze to zrobiłeś, no tak, to nie można. Dobra, teraz tak. Widzowie, oczywiście pamiętajcie, musicie subskrybować kanał, bo już 900 tysięcy subów jest lada moment. Także to jeszcze nie zasubskrybował, dawajcie znać i pomóżcie nam pokonać Katnapa, który... Jak ty to zrobiłeś? Zepsułem trochę, wiesz co? Ale nie, no dobrze masz, nie, no nie, dobrze. Nie, bo patrz, widzisz jak to tu wygląda, to jest od dołu, bo trzeba było rozwalić to i tu kliknąć. Ale nie, to jak ja to mam postawić tu? Poczekaj, muszę iść na ten blok. O.
Dobra, cyk, cyk i cyk. Tak, okej, okay, i teraz... Perfekto! Jak on tu będzie wchodzić, to musimy to zakryć, żeby on myślał, że my go nie widzimy. On nie jest taki wysoki jeszcze, to możemy tu już zrobić nie, mniejsze, nie? Nie, 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 możemy zrobić mniejsze, tak. I tu damy oczywiście tak. Przed tym żelazne drzwi. Chyba, o, pięknie. I tu jeszcze. No to wygląda normalnie, jakby to było naprawdę na poważnie. No musi być na poważnie. Dobra, tu damy jedną tylko dźwignię. No i potem odklikamy, będziemy wszystko widzieć. A co jeszcze będziemy musieli zrobić? Wiesz co, weźmy może ekipę, to już zademonstrujemy ten. Dobra. Może razem. No wszystko, musiała im też opowiedzieć, co robimy. Nie wiem, jak wygnać z niego. Chyba nie było w tej grze nic takiego, jak wygnać Katnapa, nie? Było tylko czerwony dym. No, trzeba było go strzelać z flar, nie? On z to flary. Go osłabiało. W sensie odstraszało klony przynajmniej. No, czyli będziemy odstraszać... On tam jest, dobra, na szczęście. Dobra, czemu tu jest tyle tych tabliczek? On tu nas spamił. Wypuść mojego klona, on już jest wkurzony. Będzie to samo. On już jest wkurzony. Dobra, musimy do niego pójść tutaj. Halo? No, ty żyjesz jeszcze? Można z tobą jakkolwiek porozmawiać? Czy ty jesteś omamiony? A masz rybę czy nie? Jak nie masz ryby, to nawet nie pogadamy. Czemu ryby? Normalny jest, normalny jest. Normalnie gada, tylko czemu rybę? No bo chcę rybę, no jestem, lubię ryby. Od dzisiaj masz. Lubię ryby. Nie, ryby nie, ty, ty, przecież, to, ty nie lubisz mlecze, ty lubisz mlecze, nie ryby, jakie no, ryby? Nie no, mlecze też są spoko, ale ostatnio zacząłem lubić ryby, ale to takie pieczone. Pieczone ryby, dobra. Tak. Zaczyna mu się, widzisz, zmieniać smak i to jest już coś złego. No. Nie powinno być ale coś widzę, takiego. Ale widzę, faktycznie ma te fioletowe kropki. Paćki takie, no. Ciapki. Dobra, ja zostawiamy cię na chwilę, jak widzisz, z tego już nie wyjdziesz. Ja myślę, że on się zamienia w krowę Milkę. Krowę Milkę. No nie wypuść, nie mogę cię, no Lolo, przecież wiesz, że to jest dla naszego dobra wszystkich, dla twojego też. No musisz tam wytrzymać, dobra. No przestań przedrzeźniać człowieka. Patrz jak stoi, patrz tam, widzisz go? No to jest Bolo, nie? O, tu też, patrz, ale jest... i konwersacja się im klei, no. No, dobrze rozmawiałem, nie? Lubią cię. W ogóle nie. Jak tam żyje się razem w domu? Powiedz Bolo mi. I Dave'o. Aha, a wy tak do nas wbijacie, co? Bez tak żadnego zapytania? Zobacz, patrz jak wygląda jego dom. No ale dobra, no i fajnie, no i pośmialiśmy ja się, fajnie, śmiesznie, tak? Fajnie, Beka. To musiała być gruba impreza. Nie była impreza, tylko rodzeństwo wpuściłem na kompa. Zresztą... Jak wam się mieszka razem? Wygnie, wiesz, bo on się zachowuje to samo jak właśnie, jak ty są. Aha. To jest tak, bardzo pomyślne dla mnie. Okej. Dobra, panowie, wiecie co musimy robić. No Bolo i Dave'o jest zaznajomymi. Tosta już też pokazałem wszystko co i jak, ale muszę wam pokazać miejsce, które razem skonstruujemy i przebadamy go, no trzeba. I właśnie, a co u Lolo, bo ja go nie widziałem. A zamieniłem mu szybę na tą, jak ty mówisz, australijską, tak? Australijska szyba, brazylijska. Widzisz? Jest tam, widzisz? O, i patrz, jakie tabliczki! Patrz te tabliczki! Wypuść mojego klona! Ej, a co to za głupia zabawa, że mnie zawrzeliście w klasę, my ja z Tostem mamy doznania, jeżeli tajemnice. Chodzi o Blatantem i znamy, były klony i on się zamienia prawdopodobnie w klona. To prawda. Ale w jakiego klona? Z tej gierki? Klona Katnapa. I w takim razie my też się, on chce, żebyśmy się też zmienili. Mamy być jego pracownikami, rozumiesz? Ja nie będę niczyim pracownikiem! No właśnie. Cześć, no i co? Ryby ci nie dam, no cześć. Ale przynajmniej nie jest taki wkurzający. No jest normalny na razie, jeszcze się nic nie stało, ale dobra. Ale to jest plus. Jest plus, że przynajmniej nie czuję waszego smrodu. I to jest duży plus. Dowcipnić, nie? Dowcipnić. Ale Beka! Za tą australijską szybą to zaraz nie będziecie słychać. Dobra, chodźcie za mną. No dobra. Na razie wiesz, no nie możemy z tobą rozmawiać, bo nie wiadomo co się wydarzy. Cały czas na te... Co robimy? Chodź. Na dół. Na dół. Tak, bo tu jest miejsce. Yo! Tu jest miejsce, gdzie... Jaki secret base! Bo to o tym nie wiedziałeś. Tak, to jest tajna baza, Lolo, była, a teraz robimy tutaj kolejną tajną bazę, w sensie tajną skrytkę. Co ty dajesz? Ty masz coś takiego pod domem? Zobacz, robimy tutaj coś takiego, że będzie tu pokój taki, gdzie będziemy wszystko widzieć, ale na razie wszystko zakrywamy. Musimy zbudować wykrywacz kłamstwa. Tu mamy wszystkie potrzebne bloki. Pozostawcie, tu mamy tak, blok tra... Mlecze! Trzeba, dobra, to na sam koniec zrobimy. To co ja mam zrobić? W sensie, bo co my teraz robimy? W środku coś? Patrzcie, chodźcie, zobaczcie. Robimy ale tak. Jaja. Robimy tak, że dajemy to... tu musi być maszyna. Okay. Maszynę dajemy tu, na to trzeba dać krzesło. Okej. I z tego musi lecieć, uwaga, tu musi lecieć redstone.
Dotąd... Ja tego totalnie nie rozumiem, tego mechanizmu. Spokojnie, tu wiesz? Musi być... A, krzesła, nie. Nie no, bez przesady. Dobra. Tu będzie coś takiego. Badaj mnie tym wykrywaczem. Tu będzie coś takiego, tu będzie dobra, coś takiego. Dobra, pierwsze pytanie. Dawaj. Okej. Okay. Czy to prawda, że ukrywasz przed widzami, że masz dziewczynę? To prawda. Co? Sprawdź to. Co? Ej, faktycznie, zielony wyskoczył. Ej. Co? Jak się nazywa? Matylda? Tu nie może być tego. Dobra, zrobiona maszyna, patrzcie. Jak to wygląda? Albo nie, mam inny pomysł, może do mózgu mu to wklepimy, poczekaj. No wyżej o jedno, no. Od góry. Tak, właśnie, no, tak. Właśnie tak chcę, no. Dobra. Okej, okay, i co, i teraz... Jak to postawić? Niżej. Jak to postawić? Niżej, posuń się to, stawa! No kurde! O, to jest dobre. Nie, to musi być jedno wyżej. Czekaj. To musisz zrobić... Potrzebujemy blok, poczekaj, postaw... O! No! Nie, o! O! Jest! Yeah, dobra. Boy! Dajemy krzesło... Dobra. O! No! Perfekcyjnie! Znam się, dzieje! Dobra! Dobra, testujemy, czekaj, trzeba go zamknąć. Dawaj. Przetestujmy, czy to działa. Testuj! Uwaga. Dobra, zamykamy. A to jest Dave! Przed chwilą tam Bola widziałem, co jest. Dobra, ja dawaj. Dawaj! Co to jest wykrywacz kłamstwa? Jakie pytanie mu zadajemy? Czy chciałbym, żebyś się wyprowadził? O, czy chcesz się wyprowadzić? Tak! O. Ale skąd? Kliknij. Musisz kliknąć. Przycisk. Aha! I co o, zielone. Tak, czyli prawda, okej, okay, mówi prawdę. Czy lubisz Bolo? Tak. Pięknie. O, kurde, lubi. Niesamowite. Yeah. Dobra. Czy twoje rodzeństwo ci dzisiaj zdenerwowało? Tak. Prawda, no. Wyszło. Co jest grane? Jakieś kłamstwo kontrolne? Dobra. Jakieś kłamstwo, dobra, takie proste. Lubisz Nutellę? Nie. O, faktycznie, skłamał. Skłamałem! No lubię, no bo lubię. A, to dobrze, czyli hula, okej, czyli maszyna działa. Miał być. Dobra, jesteś wolny, użytkowniku. Ha, łatwo! Jesteś wolny, jesteś czysty, dobra, czyli to mamy. Jeszcze chciałem zrobić tu jakieś pomieszczenie, bo mu to go zamkniemy prawdopodobnie na jakiś czas. Więc patrzcie, no dałem mu tu, prawda, jakąś trampolinkę, żeby mu się nie nudziło. Aha, to jest jego cela. A, to jest, tak, no to jest cela, taka cela. Taka cela. No właśnie. Damy mu tutaj, gdzie mu to. No, może jeszcze PlayStation, co? Łóżko, i telewizor. Damy. No i damy mu jeszcze, czekajcie, trzeba to skopać. Proszę nic pomóc. Mu nie dajmy, damy nie mu, dobra. Kurde, śpiwór. Nie no, musi to być żółto, żeby przypominało to jego, okej. Okay. Dobra, ktoś musi znaleźć jakieś mlecze. Mlecze, dobra, Boże. Ja pójdę. Bolo, to jest twoja misja. Dobra, zobacz. Ja to zrobię. Ja tego... Nie da rady. Ja tego nie widzę. Nie dasz rady. Dobra, liczymy 10 sekund. 10. Jak się wychodzi? 9. To ci przyjdzie z czerwonym kwiatem. 8. 7. 6. 5. 4. Nie da się go wyrwać. 3. 2. 1. No jak się nie da? Dawaj na dół. Nie da się go wyrwać. Jak? Z korzeniami? No błagam. Nie da się. Idę. Patrz, trzymaj. O, dobra, naprawdę myślałem, że to... Jeden? A ile ty chciałbyś? No cztery! Ale wiesz, jak to ciężko było? Jeden mi przeniósł, nie mogę. Dobra, no damy jeden, no trudno. Ale po co mu mlecze tutaj w ogóle? Bo on, jego ulubiona rzecz to jest mlecz, no i mam nadzieję, że mu to jakkolwiek przypomni. No dobra, to mamy, teraz tak. Okay. Wow! Co to jest? Musiałem przetestować na tobie, czy to działa dalej. Paralizator. Uwaga, trzeba zakryć całe szyby, żeby nie było żadnych podejrzeń. Tu zamykamy, on tu wchodzi. No i co? I robimy dymy. Tutaj mamy... Okej, okay. No na razie chodźmy do góry po niego. Zapraszam do góry! Chodźmy więc! Ała, o nie! Ten paralizator jest nieskończony, on się po prostu ładuje. Co ty tak robisz? Czemu? Paralizator! Nie dostałeś, No dobre, nie? Dobra. Co, i go tak po prostu wypuszczamy? No trzeba rozwalić szybę i trzeba walnąć paralizatorem i bierzemy go na krzesło i go zaprowadzamy tam. Idziesz z nami, kolego! Tylko będziesz się słuchał, okej? Okay? Jeszcze nie jest. Będę, ludzik. Nie jest A gdzie idziemy?
Idziemy na pobawić spacer? Pobawić się. A pójdziemy potem na ryby? No tak. Na ryby, jasne. Dobra. Super. Tylko oddaj tą szybę, proszę, bo jest naprawdę cenna. Szyba australijska, no proszę. Dobra, i teraz tak. Teraz tak, możesz zejść na dół? Dobra. Możesz wsiąść sobie na wózek, patrz jaki na fajny. Na wózek, o właśnie. No, wsiadłem. I cyk! Dobra, lecimy z nim. Prowadzimy go. Dobra, dobra, prowadzimy go. Wysiadł. Dawaj, do środka. Do środka, kolego. Jak go ciężko pchać, nie mogę. To nie jest ciężki. Idź. On się tu nie zmieści. Zmieścił się. Na dół. Zjeżdża? Skakuj. Na tym wózku. Jak on to robi? Co jest grane? Nice. No po kolei, gamonie. I do środka. Tutaj, o. Do środeczka. O drzwi. Tutaj, no. Dawaj. Dobra, kontrolny shot. Dobra, jest. Zamykamy. Odbiegajcie wszystko. Dobra, całą ściankę, przepięknie. No to co? Mamy to! No i to jest to, panowie, no, udało się! Halo, wszystko git? To jest taki... co ty zrobiłeś? Zabrałem mu ten wózek. Lolo? Ej, on nastroluje. Widzisz, jaki on ma ten? Te czerwone partiklesy? Musiał go katnaw zagazować. Dobra, halo! Dobra, poczekajmy chwilę, aż on dojdzie do siebie. Dobra, teraz tak, zrobiliśmy dla ciebie już, żebyś nie był na jednej kratce zamknięty. Lolo, może... Tu jestem, halo, drzwi. Cześć, otwórz mi drzwi. Nie mogę ci otworzyć drzwi. Ale czemu są zamknięte? Byłeś zamknięty w szkle, ciesz się, że przenieśliśmy ciebie teraz do takiego pięknego miejsca. Ale w szkle było przynajmniej widać, co jest dookoła, czułem się jak osiedlowy monitoring. Tak, no ale teraz masz, zobacz, masz kanapę, patrz co masz, mleczyka fajnego takiego. To jest piękna cela, sam bym chciał to w takiej być. No, trampolinę masz, tylko siądź na tym krześle, zadamy ci parę pytań, dobra? Ej, a jakieś byłem u fryzjera i tak włosy słyszałem. Aha, wiem o co ci chodzi, no. To w sensie chyba kręciły się. A no i co z tego, że mam wełnę? Czyli, nieważne, po prostu teraz będziesz miał pranie mózgu. Ej, wygląda ta sofa. Fajna. Dobra, pierwsze co, ja mam parę pytań, możecie też sobie wymyślić jakieś pytania, mam parę zapisanych. Więc uwaga, pierwsze pytanie to jest, czy uważasz Katnapa za przyjaciela? O! A to do mnie pytanie? No do ciebie, tak. Nie, do mnie. Odpowiadaj, do na dole klikaj w guzik. Klikaj w guzik, najpierw mówisz, potem klikasz w guzik. No to tak, Katnap to moje befyfy. Zielone. Nie. To niedobrze, panowie, akurat. O nie. Dobra, następne pytanie. Czy spotkałeś Katnapa? No nie wiem, znaczy chyba tak. To znaczy, no dobra, czyli tak, no to kliknij przycisk. Chyba tak. Zielone. Spotkał Katnapa, dlatego jesteś, zagazował. Tu trzeba przygotować, ty jesteś laboratoryjnym świrkiem. To trzeba nam maskę gazową. Przyjrzę mu się trochę tu. Co by się stało? Ej! Czemu jest cały fioletowy? On jest fioletowy! Lolo! Ale co się stało? Popatrz na siebie, popatrz sobie na ręce, na swoje barki. No normalnie wyglądam, no nie mam lustra, tak jak jesteś Ej, co on ma na głowie? Odwróć się! To jest! Ona się zrapali! Jo! Co to jest? Jak blizna taka! Czekaj, dobra, pytanie kolejne. Czy Katnap cię podrapał? Nie pamiętam, czy to było podrapnięcie, czy to było ugryzięcie, ale no chyba podrapał. Co to czerwone. Nie. Co cię ugryzi takie coś? Okej, dobra, może cię rozszarpał. Następne pytanie, chyba że ktoś ma jakieś pytanko jeszcze. Nie mam totalnie, nie wiem, ja się boję, panowie, ty. Ja się boję, ja się boję. Spokojnie, dobra, jeszcze mam. Wy to widzicie Katnap, na tym uchu? Czy Katnap jest większy od nas? Ale pod jakim względem? Wyższy, czy jest wyższy? No, ej, on jest taki. O nie. Taki. Zielone. O nie, jak on tu przyjdzie, Bolo! On jest taki... Ty jesteś pchełką dla niego! Ja nie chcę zgadać! Patrz, na twoim miejscu, nie? To ja bym go wyrzucił. Kogo? Jest zamknięty, jesteśmy bezpieczni. Spokojnie, tak, jesteśmy bezpieczni, tylko nie wiem, czy wiecie, na powietrzu grasuje Katnap. Co jest? Spadłem z krzesła. Co to było? Dlaczego nogami do góry? Jak on to robi?
Ej, to krzesło jest jakieś niestabilne. Dobra, dobra, nieważne, następne pytanie, bo nas tutaj dekoncentrujesz. Dobra, dobra, dobra. Czy Katnap ma innych przyjaciół? Nie wiem, nie widziałem, nie wiem, chyba nie. Tak. Zielone, czyli że mówi prawdę. Tylko, że... Możliwe, że nie widział po prostu. Działa tak, że jak odpowiesz chyba nie, to ja nie wiem, czy ja też, też nie, to wtedy... No nie, no, że mówi prawdę, czyli że mówił prawdę. Dobra, mam następne pytanie. Okej, że nie wie faktycznie, okej, no. Czy Katnap wygląda faktycznie jak z gry Poppy Playtime? 3. A ja nie grałem w tą grę, ale wygląda jak miły, słodki kot. Aha, okej, okay, no w tym kawałku. Nie jest, no nie, no jest mi prawda. Ale to nie jest miły, zwykły kot, no. No ale nie no, w Poppy Playtime to byłoby w miarę straszne, nie wyglądał miło. No był straszny, ale może on go nie widział w tej strasznej wersji jeszcze. Ej, no panowie, ja też grałem w Poppy Playtime. Okej, okay, mam pytanie. Kiedy? Dawaj pytanie. Grałeś kiedy? Dzisiaj na kiblu. Chyba w co, w Hagiego Łagiego pierwszą część. No. To niedawno wyszło, nie? No co ty gadasz? Ale boomer! No co? Normalnie. Ej, dobra, mam dobry pytanie. Jak zniknął? Ej, jest Kasz, na krzesło! Lolo. Wracaj na stołek! No, ale nudzi mi się! Ale czekaj, mam pytanie kolejne. Czy Katnap ma swoje klony? No nie wiem, a skąd mam wiedzieć, że ma swoje klony? No pytasz mi, jak ja go widziałem, okej, okay, no to nie wiesz, dobra, no bo to jest ważne pytanie, bo my z tym domyślamy się. Ale może czy mieć! Ty jesteś klonem Katnapa! O! No... Dobre pytanie. Nic mi o tym nie wiadomo, a i po czym to mogę stwierdzić? Po bo ja nie wiem. No, nie wiem, czy czułeś się jak Katnap, czy już za bardziej... No, powiem ci tak, lubię ryby. Okej, dobra. A jakbyś się wkurzył, to byś zrobił B, czy miał raczej? Co to miałoby za pytanie? Ale głupo. Ale to jest dobre pytanie tak naprawdę, no. Było mądre. Śmiejecie, kurczę, a zazdrościcie mi inteligencji. To było mądre, no serio, nie wpadłbym na to. Okej, okay, no pytanie mam, co od nas chce Katnap, no? W sumie to nie jest pytanie tak, albo nie. Co od was chce Katnap? No chyba nic. Zmienić nas w klony, tak, prawda, dobra, ale super. Ale nie wiem, chodź tu. Faktycznie zielone. No, widzisz, dobrze mówię. Było tak, że ja go zobaczyłem. I ja zobaczyłem, że małego słodkiego kota i on powiedział, czy go adoptuje. Mały słodki kot, a potem cię drasnął i zmienił się w wilkołaka, no bo wszystko rozumiemy. Straszył. Jakby zobaczył taką owczę jak ostatnie ja, to ostatnie pytanie, najważniejsze, czy Katnap chce zagazować czerwonym dymem palionowo? No, oczywiście, że tak. Zielone. No, rewelacja po prostu. Nie. Czyli idziemy ku kresowi. Nie, serio? Zostałem, Lolo, musimy cię zostawić, musimy się naradzić, wybacz. Zamknij to. Nie możemy też ten... Ej, a ja mam pytanie jedno. A mogę chociaż... mogę kliknąć każdy łóżko? Nie. Ty musisz siedzieć w żółtym pokoju, wiem, że już ci się tylko fioletowy kolor podoba. Aha. Nie, nie tylko, żółty nie jest ładny, ale... Fioletowy to jest fajnie. Zostawiamy cię, po prostu cię zostawiamy, okej? No to dalej. Siedź tu i się nie ruszaj. Nie. Dobra, panowie, musimy obmyślić plan. Nie wiem, Tosu, czy dasz skołować radę jakieś maski Bele gazowe najlepsze. Myślę, że spróbuję. Najlepsze maski gazowe, będzie trzeba ogarnąć co? Flarogan, no! Pistolet na flary! Tak, no pistolet na flary będzie trzeba ogarnąć. Ja powiem tak, panowie, od dzisiaj palionowo nie jest bezpieczne. Każdy do domku i się zbroimy. No to co, ja mam mieszkać? On pode mną mieszka. Możesz mieszkać ze mną na strychu. Nie, to jest mój strych! Dave, gdzie ty mieszkasz? Ty masz rozwalony dom. No na dole, ale... No Jezus, jest trochę tylko rozwalony, to nie jest dobra, jakoś bardzo. Dobra, ja mieszkam... Czy mogę zamieszkać z Tostem? Możesz. Dobra. Możesz, byleby u mnie ten Mister Irokes nie zamieszkał. No Dave się kisi z Mister Irokes. No nie chcę, ale nie mam wyboru. Dobra, no to widzowie, trzymajcie się, widzimy się w następnych filmach. Wpadajcie na kanał Tosta, Dave'a oraz Lolo. Sprawdzajcie, co się będzie działo.